Cześć. W Europie trwa kryzys energetyczny, w związku z tym każdy szuka sposobów oszczędności. Ja pokażę Tobie, jak w Holandii przygotowuje się do ocieplenia swojego domu, dokładnie kaloryferów określanych z holenderskiego, nirlandzkiego radiatory, przy pomocy takiej oto folii. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też zainspiruje Ciebie do zabezpieczenia domu na zimę, no i pomoże uzyskać na dłuższy czas ciepło. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, polubień, no i nie zapomnij zostawić komentarzy, jak Ty zabezpieczasz swój dom i swoje mieszkanie. Zacznę od folii. Jest to folia izolacyjna i można ją kupić w Hamie. Jest to jedna z sieci takich handlowych, budowlanych. W całej Holandii dostępne są te punkty w wielu miejscach, ale myślę, że jeżeli dobrze poszukasz, to również znajdziesz dobrze na stronie internetowej wiele innych firm, które polecają naprawdę różnego rodzaju folii. Ta folia jest dosyć tania i myślę, że każdemu może być wygodna do zamontowania, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Więc do folii oczywiście musisz przygotować sobie jeszcze metrówkę, dzięki której będziesz mógł zmierzyć dokładnie odległość pomiędzy mocowaniami na kaloryferze, które zostały zamocowane do ściany, co na pewno ułatwi ten cały proces. Dodatkowo w folii jest zapakowana taka oto dwustronna taśma, więc nie musicie już jej kupować. Nie zapomnijcie o nożyczkach. A na koniec oczywiście do tego wszystkiego potrzebny jest nóż. Do dzieła. Na początek musimy przetrzeć jakąś ścierką, szmatką kaloryfery z drugiej strony, gdzie będzie przyklejona folia. A więc dobrze jest przygotować podłoże. Jest to oczywiście jeden z pierwszych etapów. I tak samo od dołu. Zanim umieścimy folię po drugiej stronie i zaczniemy ją kleić, dobrze jednak sprawdzić, czy faktycznie pasuje i czy wejdzie nam w te odpowiednie wymiary, do których docięliśmy, przygotowaliśmy ją. Jak to zrobić? Mocujemy na końcu folii takie oto proste klamry, spinacze, których zazwyczaj używamy do suszenia bielizny. Jeszcze raz sprawdziłem sobie głowę, przestawiłem z boku przy kaloryferze, zobaczyłem, jak idą mniej więcej wszystkie przyczepione tutaj odpowiednie metalowe zaczepy, na których przemocowany jest ten grzejnik, czyli radiator. Wyczuwam od spodu mniej więcej, że to jest tutaj, w tym miejscu. Jeszcze raz sobie sprawdzam. Oczywiście wtedy wszystko nam wskazują te wybrzuszenia kaloryfera, dzięki którym możemy odpowiednio zaznaczyć i przymocować sobie nawet metrówkę. No i teraz musimy wyczuć, gdzie jest ten drugi. Ten drugi jest mniej więcej tutaj, czyli idzie o do tego wybrzuszenia grzejniczka. No i mamy tutaj odległość 57 cm, 67 nawet, ale sprawdźmy jeszcze raz dla pewności, czyli... Wybrzuszenie, troszkę tam dać nawet jedno więcej z boku, zobaczymy, jak nam to wyjdzie teraz, 67, okej, okay. Tam jeszcze nie uciekło, tutaj od dołu jeszcze raz sprawdzę, jak to idzie więcej tutaj, no to jest 64 nawet, tak trzeba popatrzeć, no 64 to jest w tej granicach. Czyli co, 64 cm muszę odciąć mniej więcej te kawałki. No i teraz zaznaczę sobie nawet spinaczem, bo mam go tutaj pod ręką, że to jest mniej więcej to miejsce. Ale żeby nie uszkodzić podłoża, paneli, a też nie miałem akurat deski, wykorzystam karton, więc przyłożę sobie to na kartonie. Jeżeli będę ciął, to oczywiście karton jest wybrzuszony do góry, on specjalnie go sobie odwróciłem, ponieważ nawet jak się przebije nóż, no to nie automatycznie jest pewna odległość do ziemi, gdzie ten nóż nie potnie, nie uszkodzi. Bałagan jest zawsze, więc nie ma co się przejmować, na sam koniec jest dopiero po wszystkim sprzątanie, mycie, w przerwach można robić coś, owszem to, ale to jakiś przy większych może pracy budowlanych. Wykorzystam poziomicę do cięcia, potnę to na dwa razy, mniej więcej tutaj to będzie taka
w miarę dobra odległość. No i jestem z powrotem z nowym nożem. Tamten już jest mocno stępiony, więc zobaczmy, jak pójdzie tym. Mniej więcej tutaj. No i tak. Więc gdybym wcześniej to sprawdził, to nie byłbym stratny już tego kawałka tutaj na dole. To nie byłbym stratny już tego tutaj kawałka. Tu się okazuje, że jest 64 dotąd. No i ten kawałek będę musiał pomyśleć, jak jeszcze go wykorzystać, czy po prostu go wyrzucić. Zobaczymy. Musi się zmieścić tam. Okay. A do taśmy są potrzebne nożyczki. Czuję, że ona jest bardzo mocna. Trzymam sobie kolanami, żeby mi to nie uciekało. Zostawmy troszkę lekkiego wypustu, żeby było potem za co złapać i oderwać tą folię, żeby się nie męczyć. Mamy folię gotową, jest taśma u góry. Więc jak widzicie, mam tutaj jedną część. O, palce mi się już kleją. To jest to, co mówiłem. Tutaj ładnie nam to przykleiło się. No i druga część szybko odkleja. No jednak faktycznie, jeżeli to jest po długości, to od razu mam po długości to dokleiła. Tak troszkę na te dwie części to tak nie jest pewne. Ale w miarę to... O, popatrzyłem się do kamery i to jest to koncentracja na pracy. Patrzcie. Tu jest takie teraz światło nam się odbija od tego grzejnika, bo jak widzicie, tutaj troszkę do góry zbyt poszło, ale nie jest źle, bo to będzie szło teraz ciepło i jego, mam nadzieję, zadaniem takim, co tutaj zapowiada się. Potem dotknę kawałki na te mniejsze, też doczepię. No i tak będzie wyglądało tutaj całe mocowanie tego wszystkiego, zabezpieczanie. Mam nadzieję, że jeżeli Wam się moje filmy podobają, to zapraszam do subskrypcji, polajkowania, skomentowania, udostępnienia. No a jeżeli uważacie, że te projekty, które robię filmowe, są na tyle ciekawe, to zapraszam też do wsparcia przez zakup w moim sklepiku internetowym online na stronie lukasfrankenstein.com. Tam znajdziecie wiele różnych gadżetów, od moich książek, po różnego rodzaju ubrania na różne pory roku, inne gadżety, które na pewno mogą Wam się przydać, więc sami ocencie. Jeżeli zobaczycie jakieś wzory, które się Wam nie podobają, pamiętajcie, że możecie wysłać do mnie wzór. Ja przyniosę na wybraną przez Was rzecz, ubranie, gadżet, czy to będzie kubek, koszulka, bluza, czapka, i mogę to w formie przygotować albo wydruku, albo haftu. Druga folia. I lecimy. Dobra. Sprawdzę, jak tutaj są te wszystkie spinacze, doszły do dołu, super. Odczepię spinacze, żeby już nie ciągnęły za bardzo te taśmy, wygodniej mi będzie ją operować. Przygotowanie teraz tych mniejszych, zwymiarowanie, a potem docięcie i też przyklejenie po bokach. Więc tak będzie wyglądał jeden grzejnik, no i potem wszystkie kolejne.
Tutaj powiem, że firma, której korzystam tej folii, kupiona pomimo, że w chamie, to się nazywa Tonzon. Na stronie internetowej są też i różnego rodzaju inne izolacje mają, sprawdziłem. Pokazane jest też na stronie, jak montować filmiki. Filmiki są pokazane, jak montować takie folie izolacyjne. No i co jest jeszcze ważne, w tym przypadku, to, że jest instrukcja z drugiej strony. No i te strony internetowe, do której jest przekierowanie. A poza tym, no, pytanie o rozmiary takiej folii, to jest 7,5 m na 50 cm, czyli inclusive ponad 15 metrów taśmy. Czyli ta taśma to jest 15 metrów, a ta folia, która jest zwiniętą folią, w długości ma 7,5 m, 50 cm wysokości, więc zamontowanie i koszt kupna czegoś takiego jest na pewno dużo tańszy. Przekłada się na lepsze efekty utrzymania ciepła w domu. Pamiętajmy, żeby też nie zasłaniać tych grzejników jakimiś pufami, kanapami, bo to one będą gromadzić i zabierać to ciepło. Mieć pewną przestrzeń, muszą mieć te kaloryfery do tego, żeby oddać też to ciepło. No i jaki efekt tego będzie, zobaczymy w trakcie eksploatacji. Mam nadzieję, że jak najmniej, żeby też jak najmniej pieniążków wydać, a tak naprawdę wszystkie koszty w Holandii pojawią się nam w momencie podliczenia na przyszły rok 2023, ponieważ każdy ma wykupione tak zwane umowy z firmami, które dostarczają, czy to prąd, czy to gaz, i zazwyczaj jest to stawka jedna, no ale do tej stawki zostanie doliczona nowa taryfa z podsumowaniem na przyszły rok, gdzie trzeba będzie prawdopodobnie dopłacić. I tu się wszyscy, no, załamują, bo skąd pieniądze? Ja starałem się teraz o dofinansowanie do gazu i okazało się, że pomimo moich zarobków, nawet jakie mam, to za duże, a rząd obiecał przyznać dla wszystkich. Więc no dobra, nawet dla tej średniej klasy, powiedzmy. Więc jeżeli ktoś jest poniżej średniej klasy i biedny i ma zasiłek, to nawet zasiłek przy mniejszym takim zarobku, jaki dostaje, ten zasiłek okazuje się być zbyt wysoką stawką. Więc pytanie, dla kogo jest to, jak ktoś ma zasiłek, który jest mniejszy niż ludzie zarabiają. Ludzie potem zarabiają jakieś kwoty zazwyczaj większe od zasiłku, no i ludzie mają jakieś bardziej mocniejsze kwoty. To co, to ci ludzie już się do tego nie kwalifikują? Na ten moment dla mnie to wygląda głupio. I jest to polityczny wybieg, zagrywka, żeby pokazać, że mamy pieniądze, niby wam dajemy, a tak naprawdę wy zarabiacie tak dużo, że nie możemy dać wam tych pieniędzy. No sorry. I to jest przykład rządu w Holandii. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach. Napiszcie w komentarzach, czy również jest podobnie u was. Jakie są zagrywki ze strony polityków? No bo tak nie może być. Ok, mam naklejone dwie folie. Wymiaruję teraz te mniejsze i doklejam te mniejsze. Ale te mniejsze już też tylko z paskiem od góry. 30 cm to jest, powiem wam, taki to jest, jak widać, od spinacza dosyć wielki przedział, który też zabezpieczymy sobie w tej krawędzi ostatniej grzejnika, żeby to ciepło gdzieś tam też nam nie uciekało. Więc no jednak te 10 cm tam, a 30 cm tutaj, z prawej i z lewej strony krawędzi grzejnika, to jednak jest dużo. Folia przyklejona od góry, odbija się grzejnik, oczywiście od tego ciepło, które będzie się gromadziło, będzie się odbijało, nie będzie też wchodziło pod parapet, na parapet, nie będzie się zatrzymywało przy ścianie. Jest ładnie to zrobione od dołu, nie wiem, jak to się nagra, ale tak, ta folia jest, tak, tam po długości, więc pokazałem wam wstępnie, jak to wygląda. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Zabieram się za ostatni etap. Ja zabieram się za ostatni etap docinania ostatniego elementu do tego grzejnika, montowania. Więc jeszcze mi została tylko ta część. Tak, jak coś, co mi zostało, to sobie pomyślałem, że tu mam tą przerwę i tutaj to jakoś to wstawię pomiędzy jednym a drugim. Wiecie co, ja sobie dam spinacz
i sprawdzę sobie, gdzie mi to pójdzie. Mam nadzieję, że mi się to nic nie rozerwie. Aha, i tu jest ta blokada, ok. I ta blokada, ciągnę spinacz, mniej więcej sprawdzam, gdzie ta blokada. Ona jest po całej długości. A więc ja mógłbym sobie zamontować takie dwa, sobie zaczepię, o, tak chyba nawet zrobię, że zaczepię sobie takie dwa, czyli utnę kawałki po dwa tutaj i na tą stronę, na lewo i na prawo. I będę mieć wypełnioną tą lukę tutaj. O, i to będzie super. No, jak widzicie, nic w przyrodzie nie ginie. Można wykorzystać, jeżeli ma się trochę głowy do tego, na różne sposoby. Nie bierzcie kredytów. Zaróbcie swoje. Kupcie sobie jakiś taki dom w miejscu, na przykład uważajcie na Groningen, bo jak tam wznowią znowu ciule wydobycie gazu, to szkoda domu i pieniędzy, nie? 10 lat tutaj ludziom nie oddają, a to wam oddadzą. Spinacz. Teraz lecimy z kolejnym. Mamy to. No i tutaj ładnie nam się to zaklei. No, jest. Czyli tak jak widzicie, folia z tyłu jest zamontowana za grzejnikiem po całej jego długości, szerokości i wysokości. Przyczepiona do parapetu. Tu jest taki odblask tego kaloryfera już od góry, żeby to ciepło tutaj, które się wydobywa, nie wchodziło też pod parapet, nie było odblokowane, odbijało się i wszystko przechodziło na dom. No i tak już to jest zamontowane, więc teraz tylko kolejne kaloryfery. Zapraszam was do montażu waszych domach ciepłych, izolacyjnych, różnych zastosowań, takich jak moja. Jeżeli wam się przydał mój filmik i również zastosowaliście folię, napiszcie, jak wam poszło, czy wam to pomogło. A jeżeli macie jakieś inne zastosowane pomysły izolacji w tańszych formach, gdzie można samemu wykonać, opiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka, może udostępnić. A gdy uważacie, że podobają się wam moje filmy, materiały, to śmiało zapraszam do zakupu w moim sklepiku lukasfrankenstein.com. Różnych gadżetów na okazję, czy to Halloween, czy to święta Bożego Narodzenia, które zaraz potem będą, i inne urodziny, imieniny, więc co tylko dusza prawie zapragnie. To co, do zobaczenia w kolejnych materiałach, hej!